Boży człowiek będzie, zapraszamy. Sobota, odpust, dzień odpustu w sanktuarium kursu świętego Jana Pawła II. Wszystko pod hasłem dzieci. Będzie Boży człowiek. Formacja katolików świeckich. Godzina 12. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale równocześnie uroczyste rozpoczęcie działania, życia Bractwa Świętego Jana Pawła II i włączenie uroczyste kandydatów w tę wspólnotę Bractwa. Godzina 15.30 msza święta z udziałem rodzin, błogosławieństwo dzieci. Godzina 18. msza święta odpustowa w intencji ojczyzny. 23 października, niedziela, godność katolików świeckich w kościele. Godzina 12, msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który był przynajmniej 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, sekretarzem świętego Jana Pawła II, a później sekretarzem papieża Benedykta XVI. Obecnie jest metropolitą archidiecezji lwowskiej. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Proszę Państwa, na parterze kościoła, tuż przy wejściu głównym, jest kaplica adoracji z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego. Adoracji w ciszy. A od strony portu drzewnego trzeba na zewnątrz kościoła wyjść i też na parterze kaplica pamięci męczenników polskich. I także tych wszystkich, którzy zostali pomordowani, bo z miłości ratowali zagrożonych przez nazizm, przez Niemców, Żydów. Przy okazji chciałbym Państwa poinformować, co robimy przy sanktuarium. Otóż kończymy robić ogrodzenie. Jest wykonanych na galerii, to jest pierwsze piętro, na zewnątrz kościoła głównego, już 5 stacji drogi maryjnej. Sanktuarium jest pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Dlatego postanowiliśmy jakoś zaznaczyć sanktuaria z całego świata. Już jest 5 stacji, jeszcze 9. Będą różne, z różnych stron świata. Będzie owszem Fatima, Lourdes, Loreto jeszcze z Europy, ale będzie z Indii, z Meksyku, z Wietnamu, z Afryki. Będzie też Matka Boża Katyńska. Przed nami jeszcze dużo pracy. Pozostało jeszcze do zrobienia kilka witraży, freski, stacje historii Polski katolickiej, organy. Brakuje pawilonu powitalnego dla pielgrzymów. Zobaczyliśmy, że jest taka potrzeba z pawilonu z możliwością wypicia kawy czy herbaty, bo przybywają pielgrzymi, ewentualnie małego posiłku ze sklepem z pamiątkami i bardzo kulturalnymi sanitariatami. Jeśli Pan Bóg pozwoli, mamy nadzieję, że wybudujemy go do najbliższej Wielkanocy. Tak byśmy chcieli to zrobić, dlatego przepraszamy też za wszystkie utrudnienia. Przed nami jeszcze dużo pracy. Dużo pracy. Dziękujemy za każdą cegiełkę, za każdą pomoc, ofiarę na wykończenie tej świątyni wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy w najbliższym czasie już na ten odpust od 16 już, od dnia rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II. I mamy 18 minut po godzinie 13. Zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się, Gospoda, niech opadnie chłaska tła. Ostań z chorą, Gospoda, nam sprawiedliwość. Bóg ojczysta, kochana, zdejdź w naszych nasz bandara. Powstańcie z mocy, Bóg nas rywa. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, chor, wiara, w sercach naszych nasz standard.
I drodzy Państwo, pierwszy temat, który teraz chcemy jeszcze przypomnieć, temat, no sprawę. Mijają 32 lata od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj uroczystości rocznicowe będą w warszawskim kościele świętego Stanisława Koski na Żoliborzu. Przypomnijmy, to właśnie w tym kościele ksiądz Jerzy organizował msze święte za ojczyznę. Przy tym kościele także znajduje się grób kapłana. Pytanie też i dyskusja, która się ma odbyć dzisiaj, jak zginął ksiądz Jerzy, a my chcemy refleksję też snuć na temat jego życia i wpływ na to, co w Polsce było do roku 1984 i także po jego męczeńskiej śmierci. O sylwetce tego świętego, przypomnienie jego osoby dla naszych słuchaczy, poprosiłem pana doktora Leszka Pietrzaka, historyka i także dziennikarza. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże, witam wszystkich. Szczęść Boże. W takim skrócie telegraficznym oczywiście, ale osoba księdza Jerzego Błogosławionego i, no i wpływ na rzeczywistość ówczesnej Polski. A więc właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, postać wyjątkowa, postać, bez której trudno byłoby opowiedzieć całą historię PRL-u. Kapłan wyjątkowy, kapłan, który był szczególnym zagrożeniem dla władzy. Dlaczego? No z jednego powodu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem, który głosił kazania. Były to wyjątkowe kazania, pełne troski o przyszłość Polski, przyszłość Polaków, kazania, w których poddawał ocenie moralnej cały komunistyczny system, komunistyczne władze. Te kazania miały moc szczególną, one elektryzowały Polaków, one jego msze przyciągały tysiące ludzi. Ten język, te kazania trafiały do Polaków po prostu, one ich zmieniały. I dlatego ksiądz Jerzy był takim zagrożeniem dla komunistycznej władzy. Tak naprawdę początki jego zaangażowania takiego sięgają jeszcze okresu stanu wojennego, kiedy już wtedy zaangażował się w wiele wydarzeń, jakie wówczas miały miejsce, strajki, był kapelanem, spowiednikiem. Później oczywiście, gdy przyszedł stan wojenny, to jego zaangażowanie rosło. On widział to zakłamanie, on widział ten bezsens całego systemu, on widział to zło władzy i przestępstwa, jakich się dopuszczała, represje wobec polskiego społeczeństwa. I zaczął głosić kazania. I tak naprawdę już w 1982 roku władza wzięła go na celownik. W 1983 roku miała miejsce taka komuniści, ci Żydzi, jedni, drudzy, generałem, tam gdzie ci wejdą, tam ci się podniecają. Generałem Czesławem Kiszczakiem, ówczesnym szefem MSW. I tam padło takie słowa. A przecież Żydówce z zęba korona nie spadnie, jak kupi sobie Biblię, będzie czytała, czy niech by do cerkwi weszła, niech ukręci, niech się pomodli, korona i zęba nie spadnie, proszę Państwa. Był stale obserwowany, inwigilowany, lokowano w jego otoczeniu agentów, śledzono jego ruchy, śledzono jego wystąpienia, rejestrowano msze, podsuwano agentów do jego otoczenia. No te zadania realizowała głównie komórka D w Departamencie IV MSW, który odpowiadał całościowo za działania wobec Kościoła. Zajmowali się tym SB-cy kierowani przez kapitana Grzegorza Piotrowskiego. Oni robili wiele prowokacji wobec księdza. No, przypomnijmy, do mieszkania garsoniery księdza na ulicy Chłodnej podrzucili materiały, które miały go skompromitować. Ksiądz Jerzy był bez przerwy wzywany na przesłuchania. Potem była próba zamachu na księdza, gdzie Piotrowski chciał rzucić kamieniem, rzucił kamieniem samochód księdza. No i doszło 19 do tych wydarzeń, kiedy ksiądz Jerzy został porwany przez nich. Kilka dni później poniósł śmierć, został wrzucony do Wisły. 30 października 1984 roku jego zgłoszenie
zwłoki zostały oficjalnie wyłowione z Wisły. Zaczęło się śledztwo MSW, potem proces. Ci esbecy zostali skazani przez Sąd Wojewódzki w Toruniu w 1985 roku na kary. I tak naprawdę ta cała odpowiedzialność za tą zbrodnię na nich się zamknęła. Ten proces toruński pokazał taki scenariusz ustalony przez Kiszczaka, że tak naprawdę to ten mord na księdzu Jerzym to były samowolne działania tych trzech esbeków. Ksiądz MSW nie wiedziało o tym zupełnie, to była ich samowola i tak dalej, i tak dalej. I ten scenariusz mamy do dzisiaj. On funkcjonuje nadal, pomimo tego, że dwukrotnie prowadzone było śledztwo w tej sprawie. Ono de facto jeszcze trwa, bo nadal prowadzi jej Instytut Pamięci Narodowej. Napisano wiele publikacji, które rysowały zupełnie inny scenariusz tej zbrodni. No ale póki co mamy ten... Agresja była, zawsze jest i będzie. Tam, gdzie jest w ogóle stres, tam, gdzie jest zgrzytanie zębami, no sami moherowi zgrzytają zębami. Co tu tutaj dużo mówić? To tylko świadkowie Jehowy stosują się do słów z księgi Izajasza, że gdy przekują swoje miecze na lemiesze, włócznie na nożyce, ogrodnicze, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi. No właśnie, tutaj będzie też rozmowa niejako że nawet nie na temat okoliczności śmierci kapelana Solidarności, godzin 15 centrum. W centrum informacyjnym IPN-u, tak to się nazywa. A to diaboluki, borsuki, ślad za Makryną, Mieczysławską, do Rzymu, z impetem, że Alicja Socha w Ameryce Białystok, jak się patrzy na te filmy o Afryce Czarnej, demoniczny słuch diabła, liczny, mówi, po co to bydło tak leci przez tę wodę? Po co to tak pędzi? Gdzie to? Po co? Nie wierzy w Boga, Alicja Socha, no bo skoro Bóg stworzył jak zrozumieć dzisiaj zwycięstwo, po co to tak pędzi, jeden drugiego zabija, zgrzytają na siebie zębami, nie znają się, a udają, że tak, żeby kogoś doprowadzić do śmiecia, żeby kogoś do ruiny doprowadzić, nie szanując się wzajemnie. Także to jest szok. To jest skandal. Żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. A to wiedz, napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy. Także, proszę Państwa, zły chce bardzo dużo tutaj apostoł Paweł wymienił. Nie czytałeś tego, nie wiedziałeś. Nie znałeś tego, nie wiedziałeś, że to jest. Nie da się zwyciężyć złu, zło dobrym zwyciężyć. Tylko ciekawe, ale ja mam w pamięci, że mam takie zdjęcia w latach 80. jeszcze powielane. Widzę na tle takie ściany ceglane. Nawet i nie ma na Nowym Świecie 40 brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego. A oni chcieliby tutaj książą strugać z Londynu, zalili, a chleb wyrzucają na śmietnik, bo ja już nie mówię, że Biblię wyrzucają na śmietnik. W Warszawie, tutaj w Polsce, Biblia jest w śmietniku. Jak tylko biorą taki Nowy Testament, który masz przed sobą, chrześcijańskie pismo greckie, oczywiście, że oni nawet nie wiedzą, co to jest, wezmą i Bóg do śmietnika, taka karteczkę, za którą 5 groszy czy grosz dostaje ta osoba w centrum pod rotundą, która pracuje dzień i noc, pracuje grosz. Za kartkę dostaje, natomiast ci, którzy rozdają pismo święte, nic pewnie nie dostają, ale suma summarum, ze skutkiem śmiertelnym Biblia trafia do śmietnika. Mówi dzisiaj rzeczy, które trudno zrozumieć, atakuje Kościół. Nie mówię już o redaktorze Adamie Miśniku, redaktorze szefie Gazety Wyborczej, no, który robi rzeczy, których chyba już dzisiaj żaden Polak nie akceptuje. Gdy zestawimy te postacie w ich dzisiejszym wymiarze z naukami księdza Jerzego Popiełuszki, no to jest po prostu przepaść, prawdziwy rów mariański między jego nauczaniem, a tym, co dzisiaj mówią i prezentują sobą Lech Wałęsa i Adam Michnik. To może uświadamiać nam, jak daleko odeszliśmy od nauczania księdza Jerzego, jak to potoczyło się, no, ile nam brakuje do tych jego nauk, tych jego moralnych wskazówek, tych wektorów moralnych, które wówczas nam wytyczył.
No a pocieszające na pewno jest to, że ci zwykli, normalni ludzie, mówimy robotnicy, ale nie tylko, bo też byli i przedstawiciele inteligencji, wtedy tam, słuchając księdza Jerzego, czuli się bezpiecznie, ale czuli się też no, nieoszukani i to do końca, do tego są do końca przeświadczeni, chociaż teraz może część z nich odeszła do wieczności, a część już przeżywa swoją starość. To na pewno taki wniosek trzeba nam na koniec tej rozmowy tutaj postawić. A więc właśnie, ja myślę, że ksiądz Jerzy mówił wówczas językiem takim, który był dla wszystkich Polaków zrozumiały. Zrozumiały dla robotników, zrozumiały dla młodzieży, zrozumiały inteligencji. Chyba dlatego, że te kazania były takim prostym językiem. W nich były proste prawdy, oczywiste prawdy niby, ale przekazane w taki sposób, że one nie pozostawiały wyboru. Każdy je wówczas akceptował. To chyba jest takim kluczem do zrozumienia działalności księdza Jerzego i pewnej magii jego nauczania. Tak. Dziękujemy za to wspomnienie i ten opis jeszcze raz tych wydarzeń. Naszym gościem był pan dr Leszek Pieczak, historyk. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Drodzy państwo, to właśnie dziś mijają 32 lata od męczeńskiej śmierci błogosławionego już księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj też uroczystości rocznicowe, które będziemy dla państwa także oczywiście w Telewizji Trwam transmitować. Skandal w Polsce, nie, że człowieka mordują. Na placu Wilsona można dzisiaj jechać, tam są celebracje. My z Przybyłowiczem wchodzimy jako od księdza Wołodźko.